Okej, tutaj jasny. I chciałem powiedzieć taką chyba najfajniejszą nowinę, jaka może być. Że przychodzi wreszcie ten czas, w którym pierwsze istoty zaczynają sobie uświadamiać i tak już w pełni to, kim jesteśmy, i werbalizować ten stan, czego naprawdę chcemy, czym jest cała prawda, łącznie z prawdziwymi, subiektywnymi zakresami nas wszystkich, dlaczego postrzegamy tak rzeczywistość, dlaczego ludzie odtwarzają pewne role, dlaczego udajemy, dlaczego nie potrafimy się czasami komunikować, dlaczego emocje zwyciężają logikę, tak jak irracjonalne wybory wypierają te, które są dopasowane do naszych prawdziwych potrzeb. Dlaczego stworzyliśmy sobie całą masę różnych niepotrzebnych potrzeb, które myśleliśmy, że kupią nasze szczęście, a tymczasem okazało się, że przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy i staliśmy się nierzadko niewolnikami podwyższonego komfortu, gdzie jak wychodzicie na miasto, może patrzycie tak jak ja, a może nie patrzycie tak naprawdę na siebie nawzajem i nie widzicie tych twarzy takich po prostu bez wyrazu, w jakimś transie. Ludzi, których kiedy poznajesz, to jak organizujesz akcję taką od dawna, sam to robię z pasji poznawania ludzi, poznałem już przez 100 tysiące osób, gdzie ludzie się, to jest dla nich nowość, a dla niektórych nawet to jest dziwne, że ktoś po prostu chce cię poznać. Ma ochotę poznać kogoś nowego, czy dla kogoś możesz być osobą interesującą, po prostu do wymiany kilku słów, wymiany stanu, w jakim jesteś, do podarowania uśmiechu, do po prostu wejścia w taki bezwarunkowy stan tego, że przecież cieszysz się tym, że wśród nas, równolegle teraz do naszego życia, żyjemy my wszyscy. I możemy przecież siebie poznać, możemy i wpływamy na swoje życie nawzajem. Każdy taki przekaz tak naprawdę jest małym światełkiem, który może rozświetlić się w zależności od Twojej reakcji. Jak postrzegasz ten świat? Jakie zachowania wzmacniasz? Czy wzmacniasz zachowania krytyki, ciągłego kombinatorstwa, oszukiwania, mówisz o manipulantstwie i tak dalej? To też będziemy robić. Będziemy pokazywać świat ciemnogrodzki, oparty na strachu, o takich właśnie ukrytych zasadach, gdzie jedna ręka drugą myje, gdzie jest ten egoizm, gdzie są te różnego rodzaju wszystkie wypaczenia. Bo to jest bardzo proste mechanizmy są tutaj. One się opierają przede wszystkim na braku miłości, na krzywdzie, na poczuciu skrzywdzenia, gdzie człowiek dostaje jakieś traumy, się zamyka na innych i po prostu zamienia się w maszynkę do zarabiania pieniędzy, żeby potem innym pokazać, tak, co to nie jest on i tak dalej. Ale to są wszystko manipulacje. Tak? Tutaj mamy doświadczenia z ludźmi, którzy są poranieni w różny sposób. I też, którzy płacą cenę, tak, naszych niedopasowanych wyborów. Odkryjemy też jasnogród. Miejsce dopasowania. Miejsce, gdzie działamy z rdzenia, w całości. Gdzie jesteśmy spójni i naturalnie wychodzi z nas cały ten przekaz, jaki mamy dla świata. I w tym świecie odkrywamy właśnie jaźniową świadomość, odkrywamy swój własny stan, który daje nam szczęście, radość kreowania. Możemy tak cały czas, tak jak ja teraz, tak naprawdę mógłbym cały czas przekazywać, bo jestem w tym stanie. I to jest piękny stan, bo nie potrzebujesz, nie wiem, okłamywać, czy naginać prawdę, czy przekonywać kogoś do czegoś. Po prostu jestem tutaj, jestem obecny. Jestem tutaj dla Ciebie, jestem tutaj dla Was, bo jestem tutaj dla siebie. A wiem, co to znaczy siebie. Wiem, że prawdziwe siebie nie jest różne od Ciebie. I dzięki temu wiesz i zdajesz sobie sprawę, że jesteś gospodarzem tutaj. Jesteś zarówno gościem, jak i gospodarzem. Jesteś zarówno całością, jak i częścią czegoś większego, jakichś innych procesów, relacji, jakie mamy tutaj z całym światem, ze sobą nawzajem, ze swoimi przyjaciółmi. I teraz od jakości tych relacji, od głębi tej relacji, jaką potrafimy nawiązać z drugą osobą, która jest odzwierciedleniem tak naprawdę relacji z nami samymi,
zależy bardzo wiele. Zależy ta jakość, która, dzięki której możesz w ciągu dosłownie kilku chwil nawiązać bardzo mocną relację z inną osobą, która jest też przepukana z tych wszystkich niedopasowań, z tych wszystkich ograniczeń, które gdzieś tam, jak byliśmy małymi dziećmi, jak gąbki wchłanialiśmy bezmyślnie. Często pod wpływem różnych strachów, tak? Czy nas zaakceptują, że powinniśmy tak robić, nie wiem dlaczego, ale powinienem. I wtedy człowiek w pewnym momencie zaczyna się zmieniać, już nie jest sobą, tak? Tworzą mu się różne garby, tak? Takie mocne napięcia, bloki. Ale też jest i na to rada, i na wszystko jest wytłumaczenie, kiedy znasz, kiedy potrafisz odkrywać, czytać język natury, prawa, które dotyczą wszystkiego. I to jest piękne. Przed tym jest niesamowita potęga takiego doświadczenia. Ja bym mógł mówić przez kilka dni, tak? I sam się przy tym uczyć. Natomiast robię to zawsze dla kogoś. Ja zauważyłem, że zmieniła mi się motywacja. Ja nie potrzebuję, nie wiem, zarabiać tylko pieniądze, to, co się lubię ludziom, tak, wkręciło, gdzie potem masz do czynienia po prostu z niewolnikami, z ludźmi o statusie dziwek i tak dalej, tak, którym zapłacisz, że oni robią i mają wszystko gdzieś, robią, gdzie jest po prostu zatracenie totalne człowieczeństwa. To jest, mówię, takie wypaczenia od razu widać. I takich ludzi, no co im teraz można zrobić? Można jest tylko uzdrowić. Potrzebujemy teraz uzdrawiać ludzi na wielką skalę. Odkrywać, pokazywać wartości. Ale nie możemy tego robić od razu w wielkich skalach. Bo to nie działa. To się nie załączy. Dlatego w pierwszej kolejności potrzebujemy docierać i uwalniać potencjały ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują. Którzy już są przebudzeni, a którzy może mają niedostateczną ilość doświadczenia, żeby móc zwerbalizować to, co czują, to, co widzą więcej. Tak zdają sobie sprawę już z tego, że ile ludzi jest takich zaspanych, tak? Ile ludzi jest takich, którzy po prostu twarzają coś, nie myślą, nie zastanawiają się. Tak? Jak już widzisz to, dlaczego tak jest? Bo to też wiemy. To też jest bardzo proste. Ta świadomość pozwala ci też odkryć siebie jako funkcję tego wszystkiego. Stajesz sobie sprawę po prostu z jedynego prawa natury, którego, nie wiem, ja tego nigdzie nie czytałem specjalnie, a jakie dało mi się odkryć. I to jest piękne, bo dzięki temu prawu uwalniasz się z tych wszystkich ograniczeń, ograniczających przekonań, wierzeń i tak dalej. I po prostu jest zupełnie inaczej, a jednocześnie tak samo. To jest piękne. Przebudzenie we własnym śnie. Przebudzenie, bycie we własnym organizmie. Świadomość tego, że jesteśmy wieczni, że jesteś wieczny, że twoja świadomość, ta czysta świadomość, sama świadomość, poza tymi tożsamościami, poza nałożeniami, poza tym całym stekiem ubrań, jakichś utożsamień z czymś, co mija, co ma formę, co ma jakąś zmienną treść, to wszystko to oczyszcza, zostaje sama czysta świadomość, same tu i teraz, poza umysłem, który operuje na skalach przyszłości, przeszłości. Chociaż często są to bardzo bliskie skale i może się wydawać, że umysł tak jest tu i teraz, ale nie. Umysłem nie możesz być tu i teraz. Tu nie ma umysłu. A jednocześnie jest ta zabawa właśnie pracy od podstaw z umysłem i nauki, czym jest umysł. To jest efekt uboczny. Genialna sprawa. Kiedy naprawdę odkrywasz prawdę, to pragnienie poznania prawdy jest czymś najpiękniejszym, bo wszystko się odkleja, bo program umysłowy, jak wejdziesz, to napiszesz umysłowi prawda, to jest mój cel, to on się zacznie zawieszać. Fajnie zacznie się sam pukać, czyścić z tych różnych nałożeń, tak? Bo odkrywa, to tylko półprawda, a potem zaczyna w pewnym momencie widzieć, że jest wiele różnych półprawd, wiele różnych zakresów i zaczyna się tak piękny okres, kiedy zdajesz sobie sprawę właśnie, co my tutaj reprezentujemy w całym tym czasie, w całej tej przestrzeni. To jest piękne, że już to jest, że to się przejawia przez ciebie, przeze mnie, gdzie widzimy, gdzie jesteśmy uczestnikami tak naprawdę działania, ale nie ograniczamy się tylko do raju, który mamy na co dzień wewnątrz. Też odkrywamy stopnie piekła, dlaczego ludzie cierpią, skąd te wszystkie problemy. I odpowiedzi też są bardzo proste. Tak proste, że niektórzy ludzie nie chcą ich wiedzieć, nie chcą ich znać. Ponieważ chcą się dalej oszukiwać, że te problemy, te cierpienia, to nie są z ich winy.
Nie chcą brać odpowiedzialności, wolą narzekać, odkładać, zamiatać pod dywan. Natomiast później to wszystko musi wyjść i muszą zapłacić cenę. Za wszystko płacimy cenę. Ale też z drugiej strony, jeżeli robisz to, co naprawdę czujesz, co pochodzi z ciebie, to tak naprawdę cały świat tobie płaci. Płaci ci życiem doskonałym, życiem, może niedoskonałym, bo to jest po prostu coś piękniejszego. Bo doskonałość to, wiesz, musiałoby wszystko wypełniać, to byłoby straszne być doskonałym. Ale właśnie jesteś człowiekiem. I popełnianie tych różnych, nawet nie chcę mówić błędów, ale robienie czegoś na swój własny sposób, indywidualnie. Bo wiesz, jak ty coś robisz i nawet jak ktoś inny powie, że to błąd, że mogłeś inaczej, że mogłeś szybciej, skuteczniej, to się nie liczy. Jest też podróż. Podróż bohatera. Tego, że coś zrobisz. Że coś zrobisz innego, nieprzewidywalnego. Że możesz sobie na to pozwolić. To się samo dzieje. Samo się dzieje. Daj na kwiatuszka. Widać go? I wychodzisz sobie właśnie z transu. Możesz wstać. Możemy wstać teraz. Możemy sobie pochodzić. Będzie słychać jak... Ale ta łatwość przełączania się, ta łatwość odbioru też sprawia, że masz ochotę poznawać właśnie pasjonatów. Masz ochotę poznawać ludzi, którzy już się przebudzili, którzy mają w sobie tą przestrzeń, tą łatwość. Bo zobaczcie, jak rozmawiamy z ludźmi, którzy są zaprogramowani w pewien sposób społecznie, oni jeszcze śpią gdzieś. I mogłoby to też jeszcze potrzebujemy też właśnie zdać sobie, wziąć odpowiedzialność za ludzi. Za to, że jeszcze nie są przebudzeni, jeszcze nie zdają sobie, są w tym strachu, jeszcze są w tych różnych programach umysłowych trzymani. Dlatego zdajmy sobie tego sprawę i te programy, te warsztaty, które mam wielką przyjemność robić, mam wielką przyjemność tak naprawdę zaprosić Ciebie na nie. Oczywiście dowiedz się więcej, ale napiszcie do mnie, znajdziecie mnie, jeżeli naprawdę tego chcecie. Na przykład oświecenie jasnego, wyzwolenie potencjału ludzkości na Facebooku, mój fanpage, tam możecie pisać wiadomości i możemy coś razem teraz robić już. Ta przestrzeń się tworzy. Ja też dostałem tutaj zaproszenie od Mata. Niesamowita świadomość. To są piękne stany, kiedy poznajesz nagle, wow, gdzieś równolegle jest taka świadomość człowieka, który też to widzi wszystko. To jest takie odkrycie, jakbyśmy poznawali bliźniaków duchowych, gdzie równolegle tak rozwijamy się, uwielbiamy samodzielnie dochodzić do prawdy, a tutaj okazuje się, że jest druga osoba, która też doszła na swój sposób. I to jest takie wzbogacające, ta różnorodność. Także jeżeli czujesz dokładnie w głębi ten przekaz, śmiało, daj znać. Bo jest nas teraz mało, ale to jest to małość, tej małości jest jakość. Bo my udało nam się wyjść poza ten trening, odrobić te lekcje, prawdziwe lekcje, nie te zadane, sztuczne w szkole, które jeszcze bardziej tak obciążały naszą głowę. Potrafiliśmy wyjść poza ten Matrix, poza te programy. I to jest dobrze. Sam Matrix też jest dobry. Dzięki temu teraz możemy doceniać to, co jest tutaj. Docenić swoje miejsce. To jest piękne. To jest piękne w tej całej różnorodności. Dzięki, jasne.